Ksiądz Krzysztof Porosło to kapłan archidiecezji krakowskiej, który przyjął święcenia w 2013 roku i posługiwał przez 2 lata jako wikariusz parafii świętego Józefa na osiedlu Kalinowym w Krakowie, Nowej Hucie. W 2015 roku rozpoczął studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie w Pampelunie, które zakończył w 2019 roku obroną doktoratu. Od 2019 roku wykłada teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od września 2020 roku jest diecezjalnym duszpasterzem akademickim przy Kolegiacie Świętej Anny w Krakowie. Ksiądz Krzysztof jest pomysłodawcą i współorganizatorem rekolekcji liturgicznych Mysterium Fascinans, które odbywają się od 2008 roku i również jest autorem lub też redaktorem 15 książek poświęconych przede wszystkim zagadnieniom liturgicznym. Szczęść Boże, księże Krzysztofie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Chcielibyśmy przeprowadzić właśnie krótki taki dialog na temat historii księdza powołania, to czym ksiądz się zajmuje. Dlatego może przejdę bezpośrednio do treści pytań. Pierwsze z nich brzmi: kiedy po raz pierwszy usłyszał ksiądz głos powołania? Jak to wyglądało? Kto pomógł rozeznać ten głos? Tak poważnie zacząłem myśleć o pójściu do seminarium mniej więcej po drugiej klasie szkoły średniej. Wtedy też pojechałem na rekolekcje oazowe drugiego stopnia do Gronia koło Nowego Targu. Bardzo piękny ośrodek rekolekcyjny z panoramą Tatr. I te rekolekcje były takim przełomowym momentem. W czasie rekolekcji drugiego stopnia, które w ogóle całe oparto o Księgę Wyjścia, są przeżywane w takim duchu właśnie osobistego wyjścia z różnych niewoli. Dla mnie to też było takie doświadczenie nocy Paschy z 10 na 11 dzień rekolekcji, w której to nocy doświadczyłem tak bardzo namacalnie i bardzo konkretnie prawdy, o której już wiele razy słyszałem, ale ona stała się takim moim udziałem, moim przeżyciem, że jestem kochany za darmo i że nie muszę na tą miłość zasługiwać. A skoro jest ktoś, kto mnie tak kocha, kto mnie kocha bezinteresownie, kto mnie kocha całkowicie, nieodwołalnie, to jakby moją odpowiedzią na to i taką decyzją woli wtedy było to, że chcę zostać księdzem. To znaczy, że chcę całe swoje życie poświęcić komuś, kto mnie tak kocha. I to była taka pierwsza, taka bardzo konkretna gdzieś tam decyzja woli. Potem jeszcze miałem klasę maturalną szkoły średniej i to był taki rok, który z jednej strony umacniał tę decyzję, z drugiej strony było też trochę zawirowań wokół niej, ale to był taki czas rozeznania, też rozmowy z księżmi na parafii, więc to były też osoby, które jakoś mi towarzyszyły, mój moderator w ruchu Światło Życie, ale suma summarum od takiej pierwszej właśnie intuicji do już takiej konkretnej decyzji minął po prostu rok. Ten rok, który no, był wymagany skończeniem szkoły średniej. Kolejne pytanie. Jak wiemy, jest ksiądz diecezjalnym duszpasterzem akademickim. Na czym polega księdza posługa? Jak wygląda praca ze studentami? I jakie inicjatywy ksiądz podejmuje w tym, żeby zachęcić młodych dorosłych do Pana Boga? Tak, jest to prawdą, że od września minionego roku jestem centralnym duszpasterzem akademickim przy Kolegiacie Świętej Anny w Krakowie. I ta moja posługa duszpasterza akademickiego jakby składa się z 2 części. Pierwsza to jest bezpośrednia odpowiedzialność i prowadzenie duszpasterstwa Świętej Anny. A drugim wymiarem jest bycie tym centralnym duszpasterzem, czyli koordynowanie różnych wydarzeń centralnych, które dotyczą wszystkich duszpasterstw akademickich w Krakowie. Takimi wydarzeniami jest chociażby Akademicka Droga Krzyżowa, czy rekolekcje na dobry początek, które organizujemy dla wszystkich duszpasterstw. Więc też jakby zajmuję się koordynowaniem tych wydarzeń. Ale bezpośrednio tak na co dzień to przede wszystkim to jest posługa wobec studentów przy Kolegiacie Świętej Anny. I do takich moich zadań należy przede wszystkim sprawowanie sakramentów. I mam mszę świętą niedzielną, akademicką o 19:30, którą odprawiam, głoszę słowo. Też w tygodniu mamy takie wydarzenia, w których jestem bezpośrednio obecny, jak chociażby poniedziałkowa adoracja Najświętszego Sakramentu,
jak też spotkania poszczególnych grup, które są prowadzone przez liderów. Każda komórka, każda grupa ma swojego lidera, więc ja czasami ich odwiedzam na tych spotkaniach. Jest też grupa biblijna, w której jestem współodpowiedzialny, więc na niej jestem częściej na tych spotkaniach. Ale mamy też takie wydarzenia jak Żar Ognia, to są msze święte z taką konferencją dla zakochanych, czy dla tych, którzy szukają gdzieś tam drugiej połowy relacji, związku. Mamy comiesięczne spotkania formacyjne, na których głoszę konferencje. No i takim wymiarem bardzo ważnym mojej posługi jest też stałe spowiednictwo, dyżur konfesjonału dla studentów. To są prawie nieprzeliczone godziny, które chyba to jest taki najważniejszy i najbardziej konkretny wymiar mojej posługi. Są bardzo przeze mnie lubiane. No a oprócz takich rzeczy, nazwijmy to duchowych, no to są też takie wymiar po prostu integracyjny, czas spędzony ze studentami, wspólne wyjazdy, choć oczywiście teraz czas pandemii bardzo ograniczył ten wymiar relacyjny, ten wymiar też integracji czy wyjazdów. Na razie są one jakieś zawieszone i tak naprawdę czekamy na wakacje. Jako taki, licząc na to, że to będzie czas, kiedy będziemy mogli wspólnie pojechać na kajaki, w góry czy rowery. Więc to też jest jakby w ramach mojej posługi. No a łączę tę posługę duszpasterza akademickiego też z pracą naukową, czy dydaktyczno-naukową, jako wykładowca teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Więc tak naprawdę próbuję koordynować te dwie działki. Jak ksiądz wspomina swój czas formacji seminaryjnej, pierwszych lat kapłaństwa? Jakie może takie zabawne historie ksiądz ma z tego okresu? Ja zasadniczo bardzo dobrze wspominam czas seminarium. Na pewno bardzo dziękuję seminarium, tak teraz z perspektywy czasu, za dużo narzędzi takich i formacyjnych, duchowych, ale też takiej natury psychologicznej, których dostałem w takim procesie poznawania siebie, odkrywania tego, kim jestem, skąd pewne rzeczy i dlaczego pewne rzeczy się gdzieś dzieją we mnie, w moim życiu, w moim zachowaniu, przeżywaniu różnych sytuacji. Więc na pewno jestem bardzo wdzięczny seminarium za taką właśnie możliwość poznania siebie, też swoich słabości, wad i przepracowywania. Momentami to były trudne gdzieś rzeczy, no bo człowiek nie bardzo lubi się spotykać ze sobą i w takim właśnie wewnętrznym spotkaniu, które wymaga jakichś zmian. Czasami też koledzy mi to bardzo jasno i dobitnie komunikowali w seminarium, za co też jestem wdzięczny z perspektywy czasu. No też oczywiście czas takiej formacji teologicznej, ilość książek, które przeczytałem w tym czasie, które gdzieś mnie tam jakoś ukształtowały czy ukierunkowały też na posługę, którą się dzisiaj zajmuję, to też było bardzo mocno związane z tym czasem formacji seminaryjnej. Jak klerycy czasami mówią, że nie mają czasu w seminarium, to chciałem właśnie zdecydowanie powiedzieć, że to był moment, kiedy miałem najwięcej czasu na czytanie i nie warto tego czasu zmarnować, ale można go bardzo dobrze wykorzystać. Pierwszą moją posługą parafialną jako diakona to posługiwałem w Skawinie w czasie tego roku praktyki, którą mamy. To też bardzo dobrze wspominam ten rok praktyk. Był taki bardzo intensywny. Ksiądz proboszcz mi dawał dużo takiego zaufania i takiego pola też do posługi duszpasterskiej. I tu pamiętam, kiedy przed święceniami prezbiteratu dzieliliśmy się tym rokiem posługi diakonatu. Koledzy wspominali, że w ciągu tego roku wygłosili 10 homilii, 12 homilii, 15 homilii. No ja tak mogłem powiedzieć, ja ponad 100. Miałem taką przestrzeń do faktycznie bardzo konkretnej posługi słowa. A potem pierwszą parafią już jako księdza po święceniach była parafia świętego Józefa na osiedlu Kalinowym w Krakowie Nowej Hucie. No to jak pierwsza parafia, mówi się, że pierwsza miłość, więc zdecydowanie jestem bardzo, bardzo związany z tą parafią. Zresztą do dzisiaj tam też mam kontakt taki żywy. Też wspólnotę mam, którą się opiekuję przy parafii. Czy też korzystamy z gościnności księdza proboszcza. Przez cały też okres studiów, potem przez 4 lata studiów, kiedy byłem w Hiszpanii, w Pampelunie, też przyjeżdżałem zawsze na wakacje, na święta Bożego Narodzenia, wielkanocne i posługiwałem w tym czasie. Więc z Kalinowym też mnie bardzo dużo łączy. Tam były też takie relacje bardzo rodzinne, z parafianami, ze wspólnotami. A z jakichś zabawnych historii,
No pewnie ich było bardzo dużo, pewnie nie wszystkie się nadają do opowiedzenia, ale pamiętam na przykład taką sytuację ze względu na takie moje mocno racjonalistyczne podejście do wiary. Czasami koledzy się śmiali, że mi brakuje takiej pobożności ludowej, tradycyjnej, no i tym samym, że mój kult maryjny pozostawia wiele do życzenia. I raz zrobili mi taką akcję w środku nocy, kiedy ja spałem. Oni się jakoś tam poprzebierali i z kamerą wpadli do pokoju i obudzili mnie. Znaczy nawet nie tyle obudzili, co gdzieś tam szarpiąc, zapytali, czy kochasz ty Matkę Najświętszą przez sen. I ja oczywiście rano nic nie wiedziałem. W ogóle nie wiedziałem, że coś takiego miało miejsce. Oni tak rano całe seminarium się śmiało, jak ja przechodziłem. Ja nie wiedziałem, o co chodzi, bo już nagranie chodziło po seminarium. Już wszyscy oglądali filmik z wyjątkiem mnie. I nie byłem w ogóle tego świadomy. I się okazało, że na tym nagraniu obudzony w środku nocy i na pytanie, czy kocham Matkę Najświętszą, odpowiedziałem trzeźwo i świadomie, kocham ją. W ten sposób przeciąłem wszelkie insynuacje, jakowym brakowało we mnie pobożności maryjnej. Były takie tego typu też śmieszne historie. A gdyby mógł ksiądz powiedzieć coś do młodych ludzi, którzy rozeznają swoją drogę powołania, co by to było? Myślę, że dwie takie myśli mógłbym zostawić. Pierwsza, którą usłyszałem od jednego właśnie z duszpasterzy parafii, której też ja dorastałem, która jest moją parafią rodzinną w Nowym Targu. Powiedział mi wtedy, że jeżeli w ogóle zastanawiasz się i myślisz nad powołaniem, słyszysz w ogóle ten głos, to już jest coś niezwykłego. To znaczy większość chłopaków po prostu w ogóle tego nie ma. Więc skoro już to się u ciebie jakoś pojawiło, to pójdź i zobacz. Nie? To znaczy pójdź i zobacz. Seminarium nie oznacza, że musisz zostać księdzem na 100%. Może Pan Bóg cię zaprasza do tego miejsca dla innych powodów, żeby czegoś się nauczyć, w czymś dojrzeć, nauczyć się modlitwy, zbliżyć do Boga. A może właśnie to jest pierwszy głos do pójścia właśnie za Panem w kapłaństwie. A druga myśl jest związana znowu ze zdaniem świętego Jana Pawła II, który w Pastores Dabo Vobis pisze taką bardzo piękną rzecz, że powołanie do kapłaństwa ma się w momencie przyjęcia święceń kapłańskich. I to jest w ogóle genialna intuicja. To znaczy na początku, kiedy słyszysz ten głos, kiedy gdzieś tam kolejne kroki formacji seminaryjnej przechodzisz, to jest to rozeznawanie pewnego głosu, pewnej intuicji, odpowiadanie na nią, ale ostatecznie powołanie do kapłaństwa przychodzi wraz z łaską sakramentu święceń, gdzie się spotykają trzy rzeczy. Pierwsze to jest moja wolna decyzja, po drugie rozeznanie i decyzja Kościoła, który na to się zgadza, a po trzecie właśnie łaska Pana Boga w sakramencie. Nie? Te trzy rzeczy, jak się spotkają, to wtedy można być na mur beton pewnym, że to się wydarzyło. I kiedy potem w kapłaństwie pojawiają się jakieś kryzysy, ktoś się zastanawia, czy ja dobrą decyzję podjąłem, to nie jest pytanie, czy to jest dobra decyzja, czy zła, bo ona, skoro te trzy rzeczy się spotkały, to na pewno to było. Rzecz jest w tym, co robić, żeby ten cały czas żyć tym powołaniem. To już nie jest pytanie o to, czy dobrze wybrałem, czy nie, tylko czy ja żyję tym powołaniem, czy ja współpracuję z tą łaską, bo Bóg obiecuje, że będzie w tym obecny. Więc jakby zapraszam tutaj do takich decyzji, nie? To znaczy decyzje, nasze wolne decyzje zmieniają nasze życie. Nie myślenie o tym, co mogłoby być albo nie gdzieś tam kierowanie się lękami bądź zatrzymywanie się w jakimś lęku, tylko decyzje, bo one coś zmieniają. W te decyzje też wchodzi łaska Pana Boga. Będzie? Co? Przepraszam. To jest śmieszne. To jest śmieszne.